Cześć z tej strony Darek Cichocki, fajnie, że jesteście ze mną i chcecie się rozwijać jako rodzice. Chcecie lepiej dbać o, o własne dzieci. Dzisiejsze wideo przygotowałem na temat wstrząśnień mózgu. Chcę wam dać takie narzędzia, z których ja korzystam na treningach. Które Wam pomogą w sytuacji, gdy Wasze dziecko na przykład zostanie uderzone w głowę, żebyście to Wy mogli lepiej ocenić, jak o nie zadbać, żeby to nie było tylko machnięcie ręką, prawda. I zacznę może od, od takiej informacji, że kiedyś obejrzałem wykład doktora. Daniela Ejmena na temat 83 tysięcy skanów mózgu, które wykonał na skazańcach, na przestępcach. Doszedł do takiego wniosku, i to było po prostu taki był wynik tego badania doszedł do wniosku, że głównym powodem, dla którego osoby czy człowiek jest agresywny albo nie trzyma się norm społecznych, to są właśnie urazy głowy. Czy tak? tak tak zwane mechaniczne urazy głowy, czy, yy, czy to były urazy głowy spowodowane, nie wiem, nadużywaniem narkotyków lub innych środków po prostu niszczących yy, szare komórki. Dlatego yy, chcę, żebyście byli świadomi tego, yy, jak ważne jest to, aby dbać o zdrowie waszego dziecka, pamiętając o tym, jak ważna jest ta głowa. Że, że uderzenia w głowę mogą mieć naprawdę, naprawdę poważne konsekwencje, a wstrząśnienia mózgu mogą trwać nawet do trzech tygodni. Dlatego pamiętajmy, dbajmy o nasze dzieci i jeżeli zdarzy się sytuacja, że dziecko zostanie uderzone w głowę, to przede wszystkim nie lecimy do niego wystraszeni, i, i, bo, bo wiem, że niektórzy rodzice mogą się sami przestraszyć, ale pamiętajcie, to wy wtedy przenosicie ten strach na dzieci i, i one się boją, a, a chodzi o to, żebyśmy byli rodzicami, którzy potrafią opanować sytuację, na który byli, żebyśmy byli takim wzorem dla dziecka, że okej, okay, coś się stało, dziecko jest przestraszone. Ale widzisz, że rodzic kontroluje sytuację, jest tutaj i, i będzie w stanie mu pomóc, a nie jest rodzicem, który jest wystraszony. A co tu zrobić, co tu zrobić? A to nic ci nie jest, nic ci nie jest. Wiem, <grym>, no to tak trochę. Yy, wygłupiam się, ale, ale zrozumcie mój punkt widzenia. Yy, takim zachowaniem możecie spowodować tylko stres u dziecka, a to nie jest potrzebne w takich sytuacjach. I teraz. Pierwszym sposobem, jaki chcę, żebyście poznali, jest po prostu badanie palca. Prosimy dziecka, aby trzymało głowę prosto i poruszało jedynie oczami, poruszało za palcem. I zwracajcie uwagę na to, czy oczy przeskakują, czy jest płynny ruch za palcem. Czy jest może taki przerywany, są takie przeskoki? To jeżeli są przeskoki, no to wskazuje, um, wskazuje to na, 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 na lekkie wstrząśnienie. Um, kolejnym, drugim sposobem dla Was, aby określić to, najlepiej poważne to uderzenie w głowę było, jest sprawdzenie. Um, u dziecka, jak działa jego pamięć krótkotrwała. Zapytajcie na przykład, co jadło na śniadanie, albo co jadło na obiad, albo co robiło jakiś czas temu, ale tego samego dnia nie dzień, dwa, trzy tydzień temu tylko zapytajcie o to, co się działo e, tego dnia, kilka godzin temu. Tutaj jest bardzo ważne, aby określić, czy dziecko nie ma zaburzeń pamięci krótkotrwałej, no bo. W ten sposób możemy określić, że jeżeli są zaburzenia, no to uderzenie było poważne i mu, mu, może musimy nawet iść i e, skonsultować się z lekarzem. No, trzeci sposób to oczywiście nudności czy e, zaburzenie koordynacji ruchowej. E, to też jest e, dla nas czynnik, na który musimy zwrócić uwagę, dlatego zapytajmy jak się dziecko czuje, zapytajmy czy nie kręci się w głowie. No i w ten sposób będziemy mogli określić i jeżeli przeprowadzicie te badania, no to będziecie wtedy potrafili określić na ile to uderzenie było poważne. No jeżeli dochodzicie do wniosku, że było poważne, no to zalecam konsultację z lekarzem. No i oczywiście przede wszystkim obserwacja non stop, obserwacja dziecka, mogą pojawić się wymioty, a może nawet i gorączka, jeżeli to było naprawdę poważne uderzenie. Dlatego zwracajcie uwagę na, na tego typu efekty, tak uderzenia. No myślę, że tak, że, że jeżeli będziecie pamiętali o tych trzech technikach, czyli poruszanie, obserwacja palca, pamięć, sprawdzenie pamięci krótkotrwałej oraz zwrócenie uwagi na koordynację ruchową i nudności. No jeżeli dziecko nie przejawia jakichkolwiek oznak, wszystko jest w porządku, no to nie było to widocznie poważne uderzenie, trochę odpoczynku i będzie wszystko dobrze. Jeżeli dochodzicie do wniosku, że jednak jest problem, zalecam konsultację z lekarzem i przede wszystkim obserwacja dziecka. Super, fajnie. Fajnie, że nie zajęło mi to wideo długo, dużo czasu. Będę szykował dla Was więcej. Jeżeli macie jakieś pomysły, czego Wy byście się chcieli dowiedzieć na temat bezpieczeństwa, rozwoju, motywowania czy, czy, czy pomagania dzieciom w rozwoju, dajcie znać. Piszcie komentarze, kontaktujcie się ze mną. Z przyjemnością będę szykował dla Was tego typu materiały. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału na YouTube, naszego fanpage'a na Facebooku, zapraszam do subskrypcji mojego kanału na Instagramie. No cóż, bardzo Wam dziękuję za uwagę, fajnie, że byliście tutaj ze mną. Dalej się przyzwyczajam do, 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 do tej formy prezentacji, ale myślę, że jest już coraz lepiej. E, także dziękuję i e, widzimy się w następnym wideo. Dzięki, cześć.